Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu Adrianna Klimaszewska, Fundacja Różowa Skrzyneczka i Matki na Granicę. Cześć, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Gdy ostatnio rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, jak mądrze pomagać Ukrainie, uchodźcom z Ukrainy, jak gospodarować tę energię, którą wkładamy w pomoc. Z Twojej perspektywy, jak to wygląda dzisiaj po prawie, po ponad miesiącu wojny w Ukrainie? Po 40 dniach chyba dzisiaj nawet mija. Jest tak, że ta energia jest, ale znacznie niższa niż wtedy, kiedy rozmawialiśmy niemal miesiąc temu. To jest tak, że dziś już są znaczne braki w żywności, w bieliźnie i innych podstawowych produktach, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, my rzuciliśmy się w tę pomoc na początku bardzo entuzjastycznie i to zaczęło słabnąć, a potrzeby nadal są ogromne. Jak dziś szacuje Urząd Miejski Wrocławia, tutaj uchodźców ukraińskich mamy we Wrocławiu 80 tysięcy, więc tyle mamy nowych mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, no i oni potrzebują trwałego wsparcia, bo nie wszystkim im udało się już dzisiaj na przykład załatwić sobie dostęp do szkoły, do żłobka czy do pracy, więc oni w dużej mierze polegają jeszcze na naszym wsparciu, na naszej pomocy. Ona jest bardzo mocno potrzebna. Ja dziś zachęcam wszystkich wrocławian i wrocławianki do tego, żeby przynosić nadal pomoc rzeczową, czy to do czasoprzestrzeni, czy przy ulicy Legnickiej do Tratwy, ponieważ tam są te miejskie, w cudzysłowie, magazyny, z których pomoc trafia do wszystkich wrocławskich noclegowni. Czyli po tym zrywie, wielkim zrywie na początku wojny, coraz mniej ludzi przynosi dary, które są później przekazywane uchodźcom? Tak, niestety to jest nieuniknione, bo my wszyscy daliśmy z siebie wszystko. Wykazaliśmy się ogromną solidarnością. Dzisiaj widać już, że zbyt wiele na początku daliśmy z siebie i teraz mamy trudność z rozłożeniem tego w racjonalny sposób. Myślę sobie, że dzisiaj potrzebujemy większego wsparcia jednak państwa w tym zakresie. Te 40 zł dziennie za osobę uchodźczą, którą mamy u siebie w domach, to jest niestety za mało. Brakuje wytycznych w zakresie edukacji od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Brakuje wielu kwestii do rozwiązania, takich jak właśnie jak radzić sobie z tym, że dzieciaki nie mają gdzieś do żłobków, tak? Tutaj potrzebujemy wsparcia państwa i większych jednak pieniędzy dla samorządów na to wsparcie. A po tych 40 dniach w Twojej ocenie, jak ta pomoc państwa wygląda właśnie? Ona jest i państwa, i samorządów. Tak, bardzo trudno do tego podchodzić. Tak naprawdę wciąż nie mamy jako aktywiści, aktywistki takich klarownych jakby tabelek, powiem w cudzysłowie, co do kogo należy, co jest czyim zadaniem. Wiemy na pewno, że Wrocław karmi uchodźców na dworcu głównym PKP i w czasoprzestrzeni, że żywi tych uchodźców. Wiemy też, że stara się zapewnić im te miejsca noclegowe, za które płaci wojewoda. Jest także to, czego na pewno nam brakuje, to pomocy w relokacji uchodźców za granicę. Tutaj też polski rząd odcina się od Komisji Europejskiej i nie chce uczestniczyć w tej relokacji unijnej, wiadomo z jakich powodów, swojej polityki antyunijnej, ale też brakuje nam wsparcia w zakresie właśnie na przykład edukacji. Dziś nauczyciele, nauczycielki nie wiedzą, czy mają dzieci kierować do oddziałów przygotowawczych, czy mają takie oddziały tworzyć, czy też może po prostu dawać te dzieciaki ukraińskie do zwykłych, w cudzysłowie, klas. Tu jest dużo znaków zapytania i wciąż nierozwiązanych kwestii. We Wrocławiu tych oddziałów przygotowawczych to jest zdecydowanie, liczba ich jest niewystarczająca, bo jak wiemy, tam to jest ponad 5 tysięcy uczniów już teraz we Wrocławiu, a tylko 1000, niecałe 200 miejsc w oddziałach przygotowawczych, ale to jest zupełnie temat na inną okazję. Tak. Ty sama byłaś 2 tygodnie temu na granicy z Ukrainą, w tej galerii handlowej, w której uchodźcy mogą otrzymać schronienie. Jak tam wygląda sytuacja? Sytuacja jest diametralnie inna niż we Wrocławiu. Tutaj u nas wygląda wszystko trochę inaczej. Jednak tam na wschodzie te osoby przyjeżdżające potrzebują takiej pomocy na CITO, tak? Przyjeżdżają w dużym szoku, z tym horrorem wojennym w tle, w swoich głowach i my kładziemy te osoby spać, staramy się wskazać im miejsce, w które mogą się udać już niejako po tych kilku dobach spędzonych w tej noclegowni, ale te osoby są w ogromnym szoku, tam bardzo brakuje wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego i tutaj też na pokładzie są głównie aktywiści, aktywistki. Tutaj nie ma wielkiej pomocy państwa w tym zakresie i to jest ten kolejny brak, wielki brak. Najogromniejszy, jaki zaobserwowałam od czasu 24 lutego, to jest brak w próbie pomocy osobom o pochodzeniu romskim. Osoby ze społeczności romskiej są systemowo dyskryminowane, nie tylko przez państwo, ale też przede wszystkim przez inne osoby uchodźcze. I to jest bardzo trudna sytuacja, bo te osoby tam w Korczowej, w tej hali, w której byłam, są izolowane od ukraińskich uchodźców i nie da się im znaleźć, tak prawdę powiedziawszy, miejsca, do którego można ich relokować, bo nikt ich nie chce. Włochy ich nie chcą, Niemcy ich nie chcą, Hiszpania ich nie chce i tak dalej. Starałam się bardzo mocno zwrócić na ten ogromny problem uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich,
wszystkich wiem, że te sprawy są poruszane. Na tym poziomie mam nadzieję, że uda się znaleźć tutaj jakieś systemowe wsparcie, bo jak na razie ani Polska, ani inne państwa, cała Unia Europejska tutaj żadnego wsparcia nie gwarantują. A według ciebie jak ta kwestia powinna być rozwiązana, żeby nie było dzielenia uchodźców na lepszych i gorszych? Wiesz co, tak naprawdę to musielibyśmy bardzo daleko zabrnąć w historię, żeby spróbować nadrobić ten stracony czas. On jest dzisiaj stracony. Dzisiaj wydaje mi się, że musimy szukać systemowego wsparcia w postaci gwarantowania im systemowych noclegów w jakichś takich miejscach zbiorowych, gdzie oni będą tymi swoimi dużymi rodzinami mogli wspólnie się udać, wspólnie zamieszkać i wspólnie próbować budować nowe życie w Polsce i za granicą. Wydaje mi się, że to muszą być jakieś takie systemowe schronienia dla tych rodzin romskich. Tam na granicy cały czas są ciężarówki darów, które wjeżdżają do Ukrainy? Tak, cały czas są te dary. Wiadomo, ich jest mniej, coraz mniej, bo ta pomoc, tak jak zauważyliśmy na samym początku, ona niestety spada, spada ta nasza energia. Mimo to dary wciąż są. Jest, tak prawdę powiedziawszy, tego mnóstwo. Są wielkie palety tych najbardziej potrzebnych produktów. Problem jest z ich segregowaniem, bo brakuje nam wszystkim jeszcze rąk do pracy i to widać tak na granicy, jak i tutaj we Wrocławiu. Brakuje nam osób, które będą te dary segregowały racjonalnie, dystrybuując je potrzebującym. A jak wygląda sytuacja na granicy Polski z Białorusią, bo tam też mamy problem z uchodźcami. Po pierwsze, bardzo ci dziękuję za to pytanie. Jestem ogromnie wdzięczna, bo tych pytań mamy dzisiaj za mało w całej przestrzeni publicznej. Tam sytuacja jest dramatyczna od 7 już miesięcy. Tam dochodzi do nielegalnych wywózek osób szukających schronienia w Polsce i w innych krajach, do brutalności, do dehumanizacji osób i do przyzwolenia na przemoc. Prawdę powiedziawszy, te praktyki wywózek, czyli tak zwanych pushbacków, którymi posługuje się Polska Straż Graniczna, no są nielegalne. 29 marca zapadł w Hajnówce pierwszy wyrok w tej sprawie i sąd wprost wskazał, że pushbacki są nielegalne, niezasadne i nieprawidłowym działaniem polskiej służby granicznej. Ja mam nadzieję, że to da do myślenia polskim funkcjonariuszom, ale nie łudzę się, ponieważ to trwa zbyt długo przyzwalamy na przemoc na granicy polsko-białoruskiej. Tam wywożone są osoby nie tylko zdrowe, tylko też osoby z niepełnosprawnościami, niemowlęta, kobiety ciężarne. Kiedy wywożą je funkcjonariusze publiczni wywożą te osoby na granicę, wiedzą, z czym te osoby się zetkną w Białorusi. One się stykają tam z ogromną skalą przemocy. To jest horror. Obcinanie palców, gwałty, tortury. Te osoby cały czas koczują w lasach? Oczywiście, że tak. Niemal każdego dnia na polsko-białoruskim przygraniczu w lasach znajdują aktywiści kolejne osoby potrzebujące, kolejne schorowane, zmarznięte, spragnione i głodne osoby. To jest codzienność polskiego pogranicza w tym momencie, dlatego tak bardzo boli ta nierównowaga w traktowaniu uchodźców. Walczymy o to i będziemy walczyć cały czas o to, żeby każdy człowiek był traktowany równo, bo pochodzenie, kolor skóry czy miejsce przekroczenia granicy nie może być tutaj jakimś kluczem do traktowania kogoś w jeden sposób, a kogoś drugiego w inny. To jest niewiarygodne, w jaki sposób polskie państwo tutaj nierównomiernie rozkłada pomoc i wsparcie. I tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, to to, że na polsko-białoruskiej granicy jest łamane po prostu prawo. Polska konstytucja, konwencja genewska, także prawo polskie i międzynarodowe. Czyli to ustawowo powinno być rozwiązane, że uchodźcy z granicy białoruskiej powinni być tak samo traktowani jak uchodźcy uciekający z Ukrainy przed wojną? Ustawowo tak mamy, bo ustawowo nie różnicujemy tutaj uchodźców. Pushbacki po prostu są nielegalne. Potwierdził to teraz sąd rejonowy. Dlatego to wynika tylko z jakiejś naszej systemowej polityki podejścia do osób uchodźczych, różnicowania ich pod względem skóry, pochodzenia, wyznania. To jest przerażające. Ada, co z twoją rodziną z Ukrainy, którą przyjęłaś pod swój dach? Jest coraz bardziej ogarnięta w tym sensie, że Dima nadal chodzi do szkoły, Margosi udało się znaleźć we Wrocławiu publiczny żłobek, Julia aktywnie szuka pracy, więc jesteśmy nadal wszyscy razem. Nie pojawia się już temat powrotu do Ukrainy. Widać, że ten pierwszy szok, który polegał na tym, że tak my zaraz wracamy, już doszczętnie minął. Oni wiedzą, że tutaj tworzą swoje nowe życie i starają się jak najaktywniej włączyć w to życie społeczności lokalnej wrocławskiej. Jest nam razem dobrze, ale wiem też, że mam to szczęście, że po pierwsze my tworzymy im bezpieczny dom, a oni tworzą nam też bezpieczne, komfortowe warunki do wspólnego, takiego patchworkowego życia. Dobrze też, że państwo gwarantuje tą opłatę 40 zł za przyjęcie osoby uchodźczej do swojego domu i zapewnienie im wyżywienia, ale boję się przy tym wszystkim,
wszystkim też tego, że to nasila patologię, że nie każda osoba uchodźcza dostanie się do bezpiecznego miejsca w polskim domu. Ty powiedziałaś na początku, że 80 tysięcy uchodźców po 24 lutego przyjechało do Wrocławia. Oczywiście te szacunki pewnie są zaniżone. Przyjechało więcej, tylko teraz ich jest 80 tysięcy, więc pewnie niejasno się wyraziłam. No właśnie. Ponad 200 tysięcy we Wrocławiu i okolicach, w aglomeracji wrocławskiej Ukraińców jest obecnie na pewno. Część pewnie zostanie z tych, którzy przyjechali w ucieczce przed wojną. Jak to wpłynie też na miasto, na Wrocław? No i pytanie, jak ci ludzie mają tutaj tak naprawdę budować swoją przyszłość od nowa, swoje życie od nowa? Z mojej perspektywy to wpłynie fantastycznie na nas wszystkich, jeżeli wszyscy się z tym będziemy chcieli zmierzyć. Bo wyobrażam sobie, że tak duża liczba nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia może powodować też konflikty i różnego typu kryzysy. Z pewnością będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie zapewnić im miejsca w żłobkach, czy jesteśmy w stanie zapewnić im adekwatne miejsca pracy, czy jesteśmy w stanie ich po prostu przyjąć do naszej społeczności. Więc tutaj rola nie tylko mieszkańców i mieszkanek Wrocławia, ale także urzędników samorządowych i państwowych. Ogromna rola w przemyśleniu tego nowego systemu, bo nagle mamy tak o wiele więcej nowych osób w mieście. Wyobrażam sobie, że to może powodować między innymi trudności komunikacyjne. Tak? Transport publiczny we Wrocławiu nie jest jakimś wymarzonym rodzajem transportu publicznego, więc pewnie teraz będzie jeszcze trudniej. To, co jednak najważniejsze w tym momencie, to nasze podejście do tego i próba zrozumienia tych osób, które są tak trudnej, tak kryzysowej sytuacji. Szacuje się, że 40% z nich wróci z powrotem do Ukrainy. Ja myślę, że te szacunki są uzasadnione, więc musimy przygotować się na tak naprawdę ogromne wyzwanie logistyczne jako mieszkańcy i miasto. A w tym podejściu do uchodźców, twoim zdaniem, Urząd Miasta staje na wysokości zadania? Urząd Miasta wciąż patrzy na to bardziej na CITO, czyli żeby zapewnić im przetrwanie na teraz, na 3 doby. To, czego na pewno brakuje we Wrocławiu, to takich miejsc noclegowych na dłużej. Bo kiedy mama z dziećmi wie, że ma 3 doby w bezpiecznym schronieniu, ona liczy się z tym, że zaraz musi znaleźć inne lokum, inne bezpieczne lokum. Ale jakie, skoro ona jest bez pieniędzy? Czyli musi szukać kwatery prywatnej. To jest bardzo, bardzo trudne i przydałoby się więcej miejsc noclegowych na dłuższy czas. Jak dzisiaj wygląda, zmieniając temat, jak dzisiaj wygląda edukacja seksualna we wrocławskich szkołach? Edukacja seksualna we wrocławskich szkołach dzisiaj nie istnieje, bo fragmenty edukacji seksualnej są na wychowaniu do życia w rodzinie oraz biologii. Ale wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem dodatkowym, fakultatywnym, z którego rodzice mogą wypisać swoje dzieciaki. Mhm. Dlaczego wypisywać? Na przykład dlatego, że te zajęcia są nudne, albo dlatego, że te zajęcia są prowadzone przez katechetki katechetów. Więc rodzice wypisują te dzieciaki. Są szkoły we Wrocławiu, w których nie ma wychowania do życia w rodzinie, bo nie ma tam po prostu dzieci. My potrzebujemy systemowej zmiany w tym zakresie. Potrzebujemy tego, żeby te zajęcia były ciekawe, prowadzone przez osoby do tego przygotowane, po to, żeby dawać dostęp do edukacji dzieciakom w tym zakresie, bo to jest kluczowe dla naszego całego życia i przyszłości naszych dzieci i młodzieży. Wrocławscy radni powiedzieli nie tym zmianom, nie edukacji seksualnej we wrocławskich szkołach. Jak to oceniasz? Oceniam to różnorako, ponieważ miesiąc wcześniej radni miejscy Wrocławia większością głosów przyjęli program kierunkowy, dokument, który zabezpiecza podejście do zdrowia publicznego na 2022-2026 rok, w którym jednym z priorytetów było to, że edukacja seksualna powinna być prowadzona. Dostęp do wiedzy na temat zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych. Tak, zaakceptowali, program został przyjęty. Miesiąc później, kiedy projekt, który jest niejako kolejnym krokiem dla tego założenia, dla tego dokumentu kierunkowego, zostaje odrzucony. Czyli kiedy próbujemy coś powołać do życia i realnie wprowadzić takie rozwiązanie, radni miejscy z klubu Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa odrzucają ten projekt. To jest bardzo trudne, ponieważ trudno to po prostu pojąć. Jak można być jeden miesiąc za czymś, a w drugim miesiącu coś odrzucić? Ze względu na co? Moje pytanie jest ze względu na to, że to jest projekt nie prezydencki, tylko oddolny, obywatelski. Jest to niezwykle skomplikowana sytuacja. Też wcześniej trudno było mi sobie wyobrazić, że radni pochodzący z Platformy Obywatelskiej są przeciwko edukacji seksualnej. We Wrocławiu ci radni zagłosowali tak, jak radni Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest takie dość chaotyczne. A co cię najbardziej uderza w tych argumentach przeciwko tym zajęciom?
To, co najbardziej, to głos tego typu, że to jest seksualizacja dzieci, że chodzi tu nam o to, żeby coś pokątnie wprowadzać, mhm. jakąś tajemną wiedzę, która nie powinna być w ogóle dzieciom przekazywana, że może zaczęlibyśmy raczej od pisania podręczników, a nie od wprowadzania edukacji seksualnej. To są trudne, niemerytoryczne argumenty, z którymi jest się po prostu trudno zmierzyć mi jako mieszkańcy Wrocławia. Też zaznaczę w tym miejscu, że najbardziej skomplikowane było dla mnie to, że podczas komisji przedsesyjnych, przed sesją Rady Miejskiej Wrocławia, dostałam dość mocne baty od jednego z radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dostałam tego typu stwierdzenia, że jestem bezczelna, że posługuję się danymi wyssanymi z palca, mimo że tak nie jest, bo opieram wszystkie moje stwierdzenia i wszystkie dane z informacji naukowych. Widać też jednak, że radni miejscy Wrocławia nie mogą głosować jak chcą, że jest tutaj jakaś odgórna piecza i zgodnie z tą pieczą głosowania przebiegają w wielu innych miejscach również. To nie koniec walki o edukację seksualną we Wrocławiu? Na pewno nie. W życiu się nie poddamy, szczególnie, że wrocławianie i wrocławianki wskazywali, że ten projekt jest po prostu potrzebny. Po odrzuceniu przez Radę Miejską Wrocławia projektu dostawałam telefony od mieszkanek i mieszkańców z tym, że kurczę, jaka szkoda, przecież moja córka nie ma w szkole edukacji seksualnej, nie ma wychowania do życia w rodzinie, walczmy o to. Tylko, że nie ma już kolejnej ścieżki. Kolejną ścieżką w tym miejscu mogłoby być ponowne zbieranie podpisów, ponowne złożenie takiej uchwały do Biura Rady Miejskiej. Jest to trudna ścieżka o tyle, że znowu musimy wykonać ten sam wysiłek, a wiemy przecież, że wrocławianie i wrocławianki tego projektu po prostu chcą. Adrianna Klimaszewska, Matki na Granicy, Fundacja Różowa Skrzyneczka. Dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.